Jak to się dzieje, że ta tak zwana miłość tak często wiąże się z niepewnością, z zazdrością i z cierpieniem? Jest jedna bardzo duża przeszkoda, która sprawia, że ludzie kochają siebie nawzajem bardzo egoistycznie i stąd właśnie tyle tych negatywnych uczuć związanych z tą piękną miłością. Na wcześniejszym nagraniu mówiłem o tym, jakie jest 6 różnic między prawdziwą a papierową miłością, a na tym wideo powiem Ci, jaka jest ta największa przeszkoda, która dzieli Cię od prawdziwej miłości i jak ją pokonać. Zapraszam. Wyobraź sobie, że idziesz do salonu samochodowego i sprzedawca zabiera Cię na jazdę próbną. Okazuje się, że to jest bardzo miły człowiek. Im więcej z nim rozmawiasz w trakcie jazdy, tym mocniej czujesz, że mógłbyś się z nim zaprzyjaźnić. Ale czy to oznacza, że ten sprzedawca postrzega także Ciebie jako potencjalnego przyjaciela? Czy może on jest tam dlatego, że coś od Ciebie chce? Ma oczekiwania wobec Ciebie? On widzi Ciebie poprzez pryzmat tego, co możesz dla niego zrobić, a przez to nawet nie dostrzega tego, kim tak naprawdę jesteś, ani tym bardziej tego, co czujesz. Niestety, podobnie jest w naszych związkach. Największą przeszkodą do prawdziwej miłości jest nasze wzajemne, emocjonalne uzależnienie się od partnera. Nasze oczekiwania co do partnera, których jest mnóstwo, a których w większości sobie nawet nie uświadamiamy. A największe z nich to oczekiwanie, że Twój partner Cię uszczęśliwi. Większość ludzi wierzy głęboko, że ich partner jest im niezbędnie potrzebny do szczęścia i ciągle tego szczęścia musi im dostarczać. Właśnie dlatego patrzą na niego tak, jak sprzedawca patrzy na klienta i tak naprawdę nawet nie widzą prawdziwej osoby, z którą są. Kochają swojego partnera tak, jak kochają swój nowy telefon komórkowy. Bo da się przez niego rozmawiać, bo można przeglądać internet i grać w gry, bo ma piękny wyświetlacz i jest tak funkcjonalny. Ale niech tylko przestanie działać tak, jak powinien, to zaczynasz widzieć nic niewarty złom, jeszcze jesteś wkurzony z tego powodu. Ale co najgorsze, w przypadku telefonu doskonale zdajesz sobie sprawę, że nie kochasz przecież samego urządzenia, tylko te wszystkie funkcje, które dzięki niemu masz pod ręką. Ale kiedy jesteś w związku, myślisz, że kochasz swojego partnera, kochasz tą prawdziwą osobę, a nie to, co dzięki niemu dostajesz. Jedyne, co musisz zrobić, żeby pozbyć się tego oczekiwania, to uświadomić sobie, że Twój partner nie jest po to, żeby Cię uszczęśliwiać. To jest Twoje zadanie. Musisz sobie także uświadomić, że możesz być szczęśliwy niezależnie od tego, czy nadal będziecie razem, czy nie. Dopiero kiedy przestaniesz się zastanawiać, czy na pewno jesteś atrakcyjny dla swojego partnera, czy na pewno on cały czas Cię mocno kocha, czy na pewno z nikim innym się nie spotyka. Dopiero kiedy przestaniesz żądać od niego cokolwiek i przestaniesz próbować nim sterować i mówić mu, co ma robić, dopiero wtedy będziesz w stanie zobaczyć prawdziwą osobę, a nie ten nieistniejący obraz, który stworzyłeś w swojej głowie. A to jest niezbędny krok do prawdziwej miłości. Zatem, co oznacza nieuzależnianie się od swojego partnera? To znaczy, że kiedy on woli spotkać się ze swoimi znajomymi zamiast z Tobą, Ty szanujesz jego wybór i nie masz do niego najmniejszych pretensji. Bo przecież nie chcesz, żeby on spotykał się z Tobą, jeżeli sam nie ma na to ochoty. Co więcej, cieszysz się, że on się dobrze bawi i nawet przez moment nie czujesz się z tego powodu źle. Ale sam też nie zmuszasz się, żeby robić coś wbrew sobie i czasami potrafisz powiedzieć swojemu partnerowi nie. Przestajesz być zazdrosny o swojego partnera i nie próbujesz go sprawdzać. Zachowujesz pełny spokój nie dlatego, że jesteś pewny, że Cię nie zdradzi, ale dlatego, że doskonale dasz sobie radę, nawet jeżeli wybierze inną osobę i nie będziecie razem. Cieszysz się czasem, który spędzacie razem i uwielbiasz spotykać się z partnerem, ale kiedy nie ma go obok Ciebie, nie martwisz się o niego ani nie tęsknisz. Żyjesz swoim życiem i nie ma w Tobie żadnego lęku czy pustki, kiedy nie ma obok Ciebie Twojego partnera. Wiem, że takie podejście do miłości dla większości ludzi jest czymś abstrakcyjnym, jakąś bzdurą. To jest coś przeciwne niemal wszystkiemu, co do tej pory słyszałeś. Ale radzę, żeby podejść do tego z otwartym umysłem, nawet jeżeli także Tobie na pierwszy rzut oka
takie podejście wydaje się wręcz niemożliwe. Dlaczego? Są dwa powody. Pierwszy jest taki, że bezsprzecznie Twój partner nie jest Twoim szczęściem. Tutaj nie ma praktycznie żadnej dyskusji. Nawet jeżeli teraz wydaje Ci się, że po zerwaniu z partnerem byłbyś nieszczęśliwy do końca swojego życia, to jest bzdura, to jest tylko iluzja Twojego umysłu. Minie jakiś czas, przejdzie Ci, niezależnie od tego, czy znajdziesz kogoś nowego, czy będziesz sam, po prostu zapomnisz o swoim partnerze i nadal będziesz mógł znaleźć swoje szczęście. Po drugie, ta formuła, którą Ci przedstawiłem, jest jednocześnie formułą ogromnej atrakcyjności. Jest receptą na szczęśliwy związek. I odwrotnie, emocjonalne uzależnianie się od swojego partnera jest receptą na rozstania, rozwody, na niespełnione nadzieje, na cierpienie po prostu. Dlatego nawet, jeżeli nie wierzysz mi jeszcze, zresztą nie chcę, żebyś mi wierzył na słowo, po prostu zasięgnij więcej wiedzy, czytaj na ten temat z innych źródeł, obejrzyj inne moje filmy, a jeżeli chcesz więcej takich nagrań w przyszłości, to koniecznie subskrybuj ten kanał i polub moją stronę na Facebooku, to jeszcze na pewno nieraz takie tematy będę poruszał. Dzięki za uwagę, do następnej niedzieli, Robert Marchel.